Kurczę, mam na razie nieregularne, co półtorej, dwie, 3,5 minuty, nawet co 5, ale dość intensywne. Zaczęły się już do 9 rano. Mamy 11:20. Już się nie mogę doczekać. Wszystko jest gotowe. Basen. Basen już jest przygotowany. Jeszcze nie ma w nim wody. Godzinka i będzie. Dzieciaki oglądają bajkę. Cześć. Jedzą. I siusiają. A my czekamy. Między skurczami postanowiłam zrobić sobie coś do jedzenia. Chyba płatki owsiane. Płatki owsiane z jogurtem. Odrobiną mleka. Trochę nasion. Chodzi kolejny skurcz. Korzystam z fajnej aplikacji do mierzenia skurczu. Która pozwala mi mierzyć długość skurczy, częstotliwość. Informuje, ile skurczów odbyło się w przeciągu ostatniej godziny. Podpowiada, kiedy jechać do szpitala. Nie to akurat niepotrzebne, ale komuś może się przydać. Podlinkuję tę aplikację w opisie. Przekąszę. Siema. Co tam się dzieje? Się dzieje. Ojej. Wow. Czasem są 2,5 minuty i trwają tak po 40-50 sekund. No to myślę, że jeszcze za 2 godziny. Wow. Na razie humor masz perfekcyjny, mam nadzieję, że będzie tak do końca. Mam humor super. Boli trochę. Tak? Nie powiem, że wiem, powiem, że wierzę. Na razie lajcik, czekam, bo to już zaraz będzie skurczyk pewnie. Zobaczysz. No, 3, 2, 1. Ale miejscówka, pozycja dobra na skurcz? Idealna. Jedna nóżka wyżej, druga niżej. Jest się za co złapać. Poród w przedpokoju. Obejrzymy cię tam. Ojej. Dobry humor, to jest najważniejsze. A teraz drugi. Wow, brawo, brawo dla ciebie. Czekamy na następny.
Uśmiech. Jak tam? Skurczyk, którą mamy godzinę? 12.53. Ale 45 godzin. 5 godzin? No ale to od pierwszych skurczy liczysz, tak? Od pierwszych, całkowicie pierwszych. Mhm. Ale bym przegapił wodę z tego wszystkiego, żeby się wylało. A takich intensywnych, no to 2 godziny może. No bardzo szybko się zaczęły, no nie? Mhm. Takie mocne. Mhm. Bo z dziewczynami z Małgosią to już tak nie pamiętam, ale z Sarą to miałaś takie, wiesz, dla zabawy jeszcze mhm. chciałaś pospać między skurczami, pamiętam. Teraz też mam zasnę. Aha. Niedobrze mi. Dobra, chodzi. Wiesz co, sprawdzę jeszcze tak, sprawdzę jaką tu mamy temperaturkę. No, powyżej 23 jest, no nie? Jakbyś czuła, że coś nie tak, to tam zmniejszymy, bo chyba zwiększać to nie będzie potrzeby absolutnie, będziesz się słabo czuła, no nie? Wodę troszkę chłodzimy, bo się przegrzała. Woda ma teraz no 37,8, za bardzo nie spada. Jest właśnie troszkę problematyczne, jak się ugrzeje za mocno. To ona później, bo ona strasznie stygnie. To jest 80 skurcz. 80? Tak. Wow. To już odrobinkę się naprzeżywałaś. Aha. I teraz w ciągu ostatniej godziny były 23 skurcze, średni czas trwania minuta i częstotliwość co 2,5. Ale liczysz 80 skurczów od tych takich, co jeszcze nie przeszkadzały? Od tych, co zaczęłam liczyć już w tej aplikacji, czyli od tych, które zrobiły się regularniejsze. No fakt, że one jeszcze nie przeszkadzały wtedy, bo jeszcze, jeszcze mogłam się wykąpać i coś tam do jedzenia zrobić. I tak normalnie sobie jeszcze funkcjonować. No. To było 80, a tych takich intensywniejszych mogło być już ze 45. 45-50 mogło być już tych intensywnych. No między skurczami, no to fajnie. A ty jak się czujesz? Ja głodny jestem. To może ci coś ugotuję. No mogłabyś coś zrobić, bo jest już dość późno. A ty nadal obiad na stół nie wjechał. Pora obiadowa, a tutaj nic. Ja w ogóle nie wiem, co się dzieje. Jeszcze, wiesz, ja głodny, a ty się tu bujasz, tańczysz sobie, jakieś zdjęcia robisz, filmy każesz robić. Ja nie wiem, o co chodzi. No dobra. Niech będzie poprawię i tak. Poprawię się. Jedyne, co ci się poprawi dzisiaj, to kształty. O, zniknie brzuszek. Następny. Następny brzuszek będziesz chciała? Następny skurczyk. Ugh.
Aha. Trochę niedobrze mi jest. To jest stopka do... Wiesz czego? Gimbala. Gimbala. Ale możemy zrobić tak, że ustawimy to z gimbalem, nie? Nie ze statywu. Nie ze statywu, tylko z gimbala. Teraz nie akurat na akcji mi się wydaje. Tak? Może teraz musimy od razu. Coraz większy nacisk, coraz intensywniej i coraz bardziej gorąco. I coraz większą słabość. Nie przejmuj się. Przerwa długa? Po skurczyku. No, ja jeszcze. Ja jeszcze. Dobra, tam to jest gotowe. Naleję wody teraz. Jeszcze troszkę ostygnie, będzie w granicach 37 stopni. Okej? Okay?